Dobrze wiecie, że ja jestem sędzią sprawiedliwym. Jeśli ktoś odwala szajs, jeśli ktoś gada głupoty, to no na pewno o tym będzie materiał. I tym pięknym sposobem materiał Batman vs Superman omawiany przez Szymonka, pełen kasztanizmów, pełen uproszczeń, niezrozumienia zarówno lat 70. -tych, 80. -tych, jak i w ogóle samego komiksu, samej struktury na pewno się pojawi. Ale dzisiaj, moi drodzy, będzie zupełnie coś innego, ponieważ dzisiaj to my Szymonka musimy pochwalić. Co się stało? Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma YouTubami, pewien YouTuber o nie wiem, ale się dowiem, nagrał filmik o Blue Pillu, Red Pillu oraz Black Pillu. Pomyślałem sobie, kurde, co za głupoty. Przecież ja zgłębiam te wszystkie pile specjalnie tylko i wyłącznie dlatego, żeby wam zrobić materiał, który obiecałem. I myślę sobie, trzeba go tak w końcu nagrać wreszcie, bo ile można? Ale oto siedzę sobie w robocie na przerwie. Przeglądam YouTube, patrzę, nie wiem, ale się dowiem, dodał filmik o tych wszystkich piksach, właśnie. Myślę sobie, dobra, przesłucham, okazało się, że u, poziom kasztanizmu wywaliło. I w sumie dla mnie zawsze bardzo dobrze, ponieważ dzięki temu ja nie muszę się starać zrobić własnego repertuaru, tylko mogę operować na czymś. Wobec tego dla mnie fajnie. Ale okazuje się, że jak wróciłem do domu, Szymon nagrał filmik. Właśnie odnosząc się do tych pilów. Wobec tego my dzisiaj sobie, moi drodzy, przesłuchamy filmik i skomentujemy Szymonka, który komentuje Nie wiem, ale się dowiem. Wejdźcie ze mną w ten świat incepcji. Nie przedłużając, zapraszam. Dziś przyjrzymy się filmowi od Nie wiem, ale się dowiem, jak zdobyć kobietę analiza. Pigułek. Chodzi oczywiście o pigułki ideowe, tak? Czyli Red Pill, Blue Pill i tak dalej, i tak dalej. Bo wydaje mi się, że ten film w miarę przystępniej, cywilizowanie przedstawia on światopogląd, ten Red ogólnie. A ten, jeśli kojarzycie moje poglądy w tym temacie, to wymaga komentarza. I tutaj, Szymonku, my boy, w jednym się zgadzamy. A właściwie to w dwóch rzeczach, tylko powiedziałeś jedną rzecz tak, żeby jej nie powiedzieć. Czyli innymi słowy, powiedziałeś, o ile dobrze pamiętam. Bo wydaje mi się, że ten film w miarę przystępniej cywilizowanie przedstawia on światopogląd, ten redpilowy ogólnie. I nie wiem, może to tylko ja, ale po tym fragmencie śmiem wywnioskować, iż nie wiem, ale się dowiem, jest redpilowcem. I teraz ciekawostka. Z tego co wiem, obaj panowie się znają, wobec tego istnieje prawdopodobieństwo, że Szymcio już wcześniej wiedział, iż nie wiem, ale się dowiem, to jest redpilowiec. Ale osobiście, jeśli byście mnie zapytali, to mam śmiałą teorię, że po prostu Szymcio obejrzał ten filmik i z niego wyciągnął, że nie wiem, wiagry nie potrzebuje. Pill jest zazwyczaj pierwotnym systemem wierzeń danej osoby. To jest tym, na którym zostałeś wychowany. Źródło kształtowania ludzi na taką postawę bierze się z wychowania przez matkę, media, na przykład filmy disneyowskie, że ubogi lub zwykły mężczyzna, dzięki temu, jakim jest dobrym człowiekiem, zdobywa serce księżniczki lub przez porady dotyczące kobiet, co robić. Popularność niebieskiej wynika z kilku kwestii. Okej, okay, po pierwsze... Na pewno większość ludzi domyślnie jest tak wychowywana, że wystarczy być dobrym i grzecznym, żeby nie wiem zdobyć rękę kobiety i tak dalej. W sensie, nie wiem, i bajki Disneya też naprawdę coś takiego prezentują, bo nie, o ile dobrze kojarzę, to w bajkach jakichkolwiek, jeżeli książę zdobywa księżniczkę, to po drodze jest gdzieś jakiś smok albo straszna czarownica albo coś takiego, jakieś straszne trudność do pokonania. Nie kojarzę, szczerze mówiąc bajek, w których ktoś zdobywa rękę księżniczki, byciem miłym. Okej, okay, to chronologicznie po kolei. Zacznijmy od nie nie wiem i jego śmiałej definicji, tutaj się zgadzam z Szymonkiem, my boy, że przede wszystkim większość ludzi raczej nie uważa, że wystarczy być miłym i wszystko będzie spoko. A niebieska pigułka miała być właśnie takim stadium podstawowym, stadium domyślnym w oczach redpilowców. Problem polega na tym, iż oni odbierają ten blue pill jako takie... No jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć klapki na oczach, ale muszę powiedzieć klapki na oczach. Ale teraz pytanie dlaczego? Ponieważ bez tego nie ma sensu cała Redpillowa zabawa, czyli odkrywanie tej ukrytej prawdy. Ponieważ Red Pill i Blue Pill to są nawiązania do Matrixa. Blue Pill miał być właśnie tą pigułką, po której Neo wybudzi się w swoim zwyczajnym życiu, nie będzie nic pamiętał, żyć będzie w pięknej fantazji, wszystko będzie cacy. Jeśli właśnie zabierzemy tę fantazję, to okazuje się, że tak naprawdę nie ma żadnej ukrytej prawdy tajemniczej cichosza. Jest tylko jedno odmienne spojrzenie na rzecz, i cała reszta. No bo właśnie na tym polega ta cała propaganda Redpilowa. Reszta sobie żyje w ułudzie, a my mamy tą tajemniczą prawdę. I po raz kolejny zwróćcie uwagę, te wszystkie następne pigułki nie są przekazywane jako hej, bo wiecie, jest taki nurt, a jest taki nurt, możecie sobie wybrać, tylko to jest odkryta prawda. A jak wszyscy wiedzą, prawda może być tylko jedna. Dlatego właśnie blue pill jest przedstawiany jako taki stan domyślny, klapki na oczach zwykłego, głupiego, nieświadomego społeczeństwa. A my wiemy. I tutaj też warto dodać, że urojenia redpilowców zawierają pełną konspirę, jeśli chodzi o Blue. Że istnieje jakaś masowa propaganda, która od dziecka jest tłuczona wszędzie, zawsze. W szkole, w domu, w pracy, w kinie, w grach, muzyce, kulturze, internecie, wszędzie. A Szymcio z kolei idzie w ten przykład jednostkowy, zauważając, że zaraz, zaraz, w bajkach przecież to nie jest tak, że ktoś wygrywa życie będąc miłym, tylko jest jeden mały problem. Problem w tym. Uciekamy w jednostkowanie. I owszem, teraz możemy analizować każdą baśń, bajkę itd. i, tak dalej, i tak dalej, Pod względem przeciwności, pod względem wszystkiego. Tylko musielibyśmy też zajrzeć do oryginałów, ponieważ <grywania> nieco się różnią. I zapewniam was, że są o wiele brutalniejsze, ale jak to powiedział pewien gościu ze Schowka Namiotły, to nie ma żadnego sensu. Wystarczy włączyć pierwszą lepszą telewizję, żeby zauważyć, że ci goście to tak średnio są mili. Lektury także jasno pokazują na czele z lalką, że bycie nice guy nic nie daje. A na dobitkę możemy dać interakcje szkolne między młodzieżą. Czyli innymi słowy, z Szymonkiem produkujemy się już teraz przez 7 minut, aby wam powiedzieć, że Blue Pill nie istnieje i wystarczy wyjść z piwnicy, żeby to zauważyć. Po pierwsze, wydaje się moralne wychowywanie dzieci w wierze, że bycie grzecznym i dobrym jest skuteczne. Nie może matka powiedzieć dorastającemu synowi, że jeśli chce zaimponować Martynie, to musi zdominować innych mężczyzn i także nią samą. Co? Jakbym był wredny, to bym się czepił, iż ze zdania wynika, że jeśli chcę zdobyć laskę, to najpierw muszę zdominować swoją matkę, co z kolei dostarcza nam malutkiego kompleksu Edypa. Jednakże w przeciwieństwie do redpilowych pseudopolonistów nie zamierzam się czepiać takich rzeczy, jak akcent, wymowa, czy też składnia zdania. Za to czepię się trzech rzeczy. Po pierwsze, dlaczego matka powinna uczyć swoje dziecko, jak zdobywać kobiety? Dzieciak powinien sam się tego nauczyć. Po drugie, dlaczego w ogóle zdobywać kobiety, a nie zdobywać ich uznanie? Bo wiecie, tak się składa, że zdobyć kobietę to jest posiąść ją w całości, czyli jej ciało, jej umysł oraz jej samoświadomość. Są takie relacje, ale zapewniam Was, w żadnym wypadku nie powinny dotyczyć młodzieży szkolnej. Po trzecie mam gigantyczny problem z tym zdaniem. Po pierwsze wydaje się moralne wychowywanie dzieci w wierze, że bycie grzecznym i dobrym jest skuteczne. Przepraszam bardzo, skuteczne do czego? To znaczy ja wiem do czego, ale szczerze mówiąc mnie to oburza w takim przekazie, ponieważ według red pilowców oraz blackpilowców jedyną wartością wokół czego wszystko się obraca jest kopulacja. I całość życia Życia ludzkiego według nich opiera się, oni oczywiście udają, że nie, na stosunku do hehe -he stosunku. Bo zwróćcie uwagę, niebiescy są przedstawieni jako takie mamałygi, które myślą, że tym sposobem co zrobią... No zaliczą! Dlaczego? Ponieważ według Kredpilowca nie możesz być miły dla samego bycia miłym, nie. Ty mówisz dzień dobry sąsiadce tylko i wyłącznie dlatego, żeby ją potem obracać, a fakt, że ma 120 lat i trzeciego męża nic nie znaczy, ty tego na pewno chcesz. Widzicie jaka z tego wyrasta patologia? Ciekawe jakby się zachowywał nastoletni mężczyzna nabuzowany hormonami, dorastając, będąc wychowywanym w przekonaniu, że aby zdobyć koleżankę musisz ją zdominować. Przepraszam bardzo, Szymciu, ale ty dalej operujesz na płaszczyźnie zdobywania kobiety jak przedmiotu. To nie relacja dla młodego człowieka, zostawmy to. Niech najpierw się nauczy związku na równych zasadach. Fundamentem niebieskiej pigułki jest to, że największymi wartościami są osobowość i traktowanie drugiej osoby. Prawdopodobnie zetknąłeś się już z taką postawą. Liczy się wnętrze, musisz być miły. Oczywiście niebieska pigułka powoduje, że mężczyźni mogą brać to za bardzo do serca i być zbyt miłymi i natarczywymi, myśląc, że w taki sposób przygniatając kobietę byciem dobrym, zdobędą ją. Widzicie? Dalej jesteśmy na płaszczyźnie zdobyć kobietę. To jest, to jest główny cel według redpilowców. Zdobyć. W celu jakim? No wiadomo, cimci rimcim. Nie możesz być miły, nie możesz być przyjacielem, nie możesz być znajomym, nie możesz być dobrym sąsiadem. Nie, inne wartości nie istnieją. Istnieje tylko cimci rimcim. Coś, co niebieska pigułka neguje, to wartości zewnętrzne człowieka. Mogłeś kiedyś usłyszeć, że wygląd człowieka nie ma znaczenia i liczy się to, jakim człowiekiem jesteś. To właśnie Blue Pill w najczystszej postaci. Myślę, że to zdanie pokazuje pięknie lukę w rozumowaniu Red -pilowców. Patrzysz na kobietę nie przez pryzmat tego, jak wygląda, tylko przez osobowość? Przyjaźnisz się z nią, albo chociaż jesteś znajomym z nią? W ich oczach jesteś frajerem, bo powinieneś wziąć ją za szmatę, oprzeć o ścianę i jechać równo cimci cim, cim, cim. A nawet jeśli nie, no to powinieneś patrzeć nie na to, jaką jest osobą, co sobą reprezentuje, czy macie podobne charaktery, nie, liczy się wygląd. Moi drodzy, powiem wprost: to jest dla mnie patologia w najczystszej postaci. Ale czy ktokolwiek powyżej 12 roku życia? Zupełnie jest na poważnie przekonany, że wygląd nie ma żadnego znaczenia. Eee, no, na przykład, ja mam całkowicie wyrąbane na wygląd mojej koleżanki, ponieważ ona jest tylko i wyłącznie moją koleżanką. Ja z nią do łóżka nie chodzę, nie obchodzi mnie totalnie, jak wygląda. To znaczy, to wszystko jest przedstawiane przez środowisko refillowe jako właśnie ten domyślny, powszechny, wszyscy wyznawany przez wszystkich stan człowieka, z którego trzeba go wyrwać. Tak, tutaj się zgadzam, tak to właściwie wygląda, że jest pewna tajemnica, o której wie tylko wąska grupa osób i trzeba innym otworzyć oczy. Mi to, co tutaj zostało zaprezentowane, wygląda raczej jako na niezbyt wyrafinowany światopogląd dziecka, z którego normalnie ogromna większość ludzi wyrasta, będąc nastolatkiem. Chwila! Jaki światopogląd? Jeśli chodzi o traktowanie innych ludzi normalnie, to znaczy, totalnie mnie nie obchodzi, jak ten człowiek wygląda, obchodzi mnie, co sobą reprezentuje. yet. Yeah. To jest to całkiem normalny poziom kontaktów międzyludzkich, jeśli nie szukasz partnerki. Jeśli jednak rozmawiamy o doborze partnerki, śmiem wysnuć śmiałą teorię, że nikt tak nigdy, nawet za dzieciaka, nie twierdził. Umysł dziecka, wbrew pozorom, jest całkiem materialistyczny i zazwyczaj ciągnie w stronę ładnych ludzi, w stronę ludzi, którzy mają fajne zabawki. Instynkt stadny ciągnie w stronę cech wspólnych. I myślę, że to są przede wszystkim cechy, które za dzieciaka. Przeważają. Potem w okresie nastoletnim przede wszystkim liczy się wygląd, ponieważ zachodzą zmiany płciowe i w tym momencie dzieciaki niejako czują się już dorosłe. Nowe walory są naczelną kartą przetargową. Młodzi mężczyźni w Polsce, z tego co kojarzę, w dość dużej części głosują na przykład na konfederację, tak? I jestem prawie pewien, że młodzi faceci z takim mindsetem konfederacyjnym nie mają takiej wizji świata, że wystarczy być grzecznym, ułożonym i spełniać wszystkie zachcianki kobiet, to wtedy staniesz do czego chcesz. My boy, ale byś się zdziwił. To znaczy, zacznijmy od tego, że konfederaci są hipokryci, według mojej opinii, i bardzo często wśród kuców, których ominął zaszczyt spotkania jakiejkolwiek partnerki, bądź też kobiety, w tym matki, która by go uznała, pojawia się chęć bycia zauważonym przez jakąkolwiek kobietę, jakimkolwiek sposobem. I tutaj warto właśnie wspomnieć, że większość korwinistów jest bardzo mocno wyalienowana. Dlaczego? Dlatego, ponieważ ich jedynym możliwym tematem jest Janusz Korwin-Mikke bądź Konfederacja, bądź INBY związane z Konfederacją, bądź polityka. Być może dla części młodzieży, w tym młodzieży popierającej lewicę, której to coraz częściej w szkołach można uświadczyć, dyskusja mimo odmiennych poglądów jest w jakikolwiek sposób ciekawa, tylko że jeśli to jest jedyny repertuar, który dana osoba jest w stanie zaprezentować, staje się ona w tym momencie nudną, przez co niepożądaną przez większość społeczności. I tutaj zazwyczaj właśnie występują dwie drogi. Pierwsza droga to jest Próba za wszelką cenę przypodobania się kobiecie, drugą jest całkowite zamknięcie się w piwnicy, i po czasie próba wyjaśnienia sobie, dlaczego jest tak jak jest. I tu, moi drodzy, właśnie wchodzi na scenę Red Pill, albo jego hardkorowa wersja Black Pill. Mam wrażenie, że cała ta perspektywa to jest jeden wielki chochoł, na tle którego kolejne pigułki mają wyglądać poważnie. Szymciu, według mojej opinii to ty nie masz takiego wrażenia, tylko tak po prostu jest. Wieść, aby być atrakcyjna, musi być elitarną. Aby być elitarną, potrzebuje takiego całego blob'u nieciekawego, który będzie odrzucał zwyczajnego człowieka i ciągnął go w stronę elitarności. Termin Ewoluon aby stać się synonimem terminów takich jak normik lub NPC to ogólny termin używany do opisania ludzi z wcześniej przyjętymi poglądami i brakiem krytycznego myślenia. Osoba bez własnego zdania. Eee, nie, znaczy tak, znaczy nie, znaczy nie powinien, ale tak. Moi drodzy, o co chodzi? Właśnie chodzi o to, że ten pill to miał być takim przekazem um, rozmemłanym, taką mamałygą, która jest wyznawana przez jakąś grupę osób. Nieciekawą, infantylną, pozbawioną realnego sensu. Tylko z czasem zadziałał syndrom oblężonej twierdzy i teraz dla redpilowców każdy jest blue pilowcem. Każdy, kto traktuje kobietę inaczej niż przedmiot do, uwaga, uwaga, czego? No tak, cimci, rimcim. Cim, cim, cim. Nawet na w takim mamy sfrustrowanego brodacza, który twierdzi, że przyjaźń damsko-męska, no to to już jest Blue pill. Według niego, jak próbujesz się przyjaźnić z kobietą, no to tak de facto to jakbyś się przyjaźnił ze swoją prawą ręką. Więc znów mamy podział: my i oni. Oni to są wszyscy inni, którzy nie są nami. Oblężona foliowa twierdza, jak w mordę strzelił. Tak na marginesie, jeśli chodzi o Normika, bądź NPC, to Normik wziął się ze słowa Normy czyli normalna osoba, typowy kowalski. Natomiast NPC pojawił się pierwszy raz, bodajże na Reddicie, gdzie okazało się, że część ludzi ma problem z wyobrażeniem sobie podstawowych rzeczy. Jeśli na przykład ja teraz Wam powiem czerwone pudełko, to jesteście w stanie sobie wyobrazić, że istnieje sobie czerwone pudełko, jesteście w stanie sobie wyobrazić jego fakturę, jak wygląda, czy jest duży, czy mały. Okazało się, że część ludzi nie. I powstała teoria, że to są po prostu NPC. Teoria na podstawie tej teorii, że żyjemy w symulacji, no i właśnie dlatego symulacja. Simulacja potrzebuje NPC, żeby to funkcjonowało. Dalej to zostało rozniesione, że przecież jest grupa osób, która gada jak typowy NPC. Nawet często, gęsto na YouTubie do dzisiaj jesteście w stanie znaleźć NPC dialog, gdzie ludzie rzeczywiście, tak jak typowy gość z gry, są w stanie powiedzieć raptem 2-3 opcje dialogowe i dalej są na lupie. Dziś NPC to jest osoba bez własnego zdania, cały czas słuchająca mainstreamu. Problemy, Blupil. Tak jak widzisz, stanowisko niebieskiej pigułki jest bardzo utopijne. Wręcz wszyscy mężczyźni chcieliby, żeby tak wyglądał świat. Wtedy kupując róże i będąc miłym, mógłbyś założyć rodzinę z modelką Victoria's Secret lub wysiłek w zdobyciu kobiety byłby ograniczony do mówienia miłych słówek i bycia posłusznym kobiecie. I tutaj mamy co? Psychologię absurdu. Świat, w którym jesteś miły dla ludzi, dlatego żeby być miły jest utopią, ponieważ co? Ponieważ jak dasz kwiaty modelce, to ona się z tobą nie prześpi. To jest też następne takie redpillowe podejście, zapożyczone z tych wszystkich gier dla dorosłych, że ty musisz być miły, ty musisz dawać prezenty. I wtedy zasłużysz na coś tam No nie, bardzo mi przykro Kontakty międzyludzkie polegają na czymś więcej Niż tylko dawanie sobie prezentów Bądź byciem miłym dla jakiegoś tam powodu Cim, rim, cim, cim Ponieważ normalni ludzie nie mają obsesji na tym punkcie Tak samo jak na stosunkach damsko-męskich Widzicie, oni w ogóle nie rozumieją koncepcji Stosunków międzyludzkich Dla zwykłych stosunków międzyludzkich A nie stosunków fizycznych Dlatego tak ciężko się dyskutuje z jakimkolwiek fanem Karionera czy Szarpanek Ponieważ oni już mają ustaloną wizję Wizję świata, gdzie wszyscy starają się o to mityczne ry, uchy. Tymczasem ludzie po prostu chcą żyć w komfortowych warunkach i dochodzą do wniosku, że obupólna życzliwość temu pomaga. Być może to jest kwestia mojej bańki, nie wiem, ale o ile wyobrażam sobie, że mogą istnieć pojedynczy ludzie, którzy tak naprawdę myślą, to absolutnie. Absolutnie nie jestem. Nie kupuję tezy, że to jest powszechna, domyślna postawa, w której wszyscy wzrastają i z których trzeba ludzi wyrywać. Cieszę się, że chociaż w tym się zgadzamy, my boy, i jedziemy dalej. Pragnę tylko Szymonka pochwalić, że mimo iż to jest jego kolega, nie jedzie on w jakieś tłumaczenie na siłę, tylko bez ogródek ciśnie. I jak najbardziej słusznie, ponieważ to jest absurd. Red Bill jest odrzuceniem rzeczywistości, którą karmiona jest osoba i sprzeciw wobec Bluefield. Zwykle ludzie wybudzeni od razu przechodzą właśnie do czegoś czerwonej pigułki, która oferuje proste i logiczne działania. Czyli widzicie elitarność jakiejś tam ukrytej tajemnej wiedzy? Fundamentem czerwonej pigułki jest to, że największymi wartościami jest pewność siebie, dominacja i aparycja osoby. Ogólnie rozwój osobisty, stawanie się coraz bardziej męską wersją siebie. Postawę taką można zamknąć w zdaniach. Wnętrze nie jest kluczowe. Musisz pracować nad atrybutami zewnętrznymi. Idź na siłownię. Zadbaj o skórę, włosy, zęby, ubiór. Musisz częściej brać prysznic. Musisz nauczyć się być pewnym siebie. Do tego czasu nie mam żadnych pretensji. Całkiem dobra postawa. Wyjdź z piwnicy. Skończ wreszcie siedzieć na dupie. Zacznij się myć, zacznij dbać o siebie, ale dalej zaczyna się jazda we strzymanki. Musisz dominować, musisz być asertywny, musisz poprawić umiejętność podrywania, musisz być dobrym w rozmowie z kobietą. Ogólnie rzecz biorąc, Red Pill można podsumować do jednego zdania. Musisz stać się samcem alfa, musisz stać się bardziej męski. Tak, i tutaj mamy z takiego typowego wyjść z piwnicy, który jest dobre samo w sobie, które zachęca ludzi, że jeśli chcesz coś sobą reprezentować... Zacznij wreszcie dbać o siebie Zrobioną jakąś pokrakę Gdzie tak naprawdę to kobiety to są obiekty Które trzeba zdobywać I to jak za czasów pierwotnych Uga buga samiec alfa Bąk maczugą w łeb i w krzoki No nie no no tak świat nie działa Przez to między innymi Mamy takie pryszczate hipcie alvaro Które myślą że jak założą Starą koszulę po ojcu I wypryskają się bondem To naraz wszystkie laski będą ich I to ciągłe samo zapewnianie się że ja jestem Samiec Alfa. Wiesz co, brodaczu, prawdziwy samiec Alfa to on nawet nie musi mówić, że nim jest, tylko on po prostu nim jest. A tak w ogóle to zacznijmy od tego, że wizja pillowego samca Alfa to jest po prostu typowy, tak zwany czad, który jest dupkiem, którego nikt nie lubi i zazwyczaj zyskuje uznanie ludzi z niższej półki intelektualnej. Przykładem idealnym takiego osobnika jest lokalny sebodres z twojego osiedla, drogi widzu centralizuje dane z psychologii ewolucyjnej, behawioryzmu i koncepcji PUA, czyli sztuki podrywania kobiet i wykorzystuje na swoją korzyść. No właśnie nie. Redpill wybiera sobie z tego pewne elementy i dokonuje na ich podstawie ogromnej generalizacji, bo fakt jest taki, że obraz, że samiec alfa to jest taki mężczyzna, który jest silny, napakowany testosteronem, pewny siebie i fizycznie dominujący. To nie jest takie proste. W ogóle, zaczynając od tego, że osobnik alfa u zwierząt, czyli typ na szczycie, który ma pierwszeństwo do jedzenia i do partnerek, czegoś takiego N nie ma bezpośredniego przełożenia na coś takiego u ludzi w ludzkich społeczeństwach. Okej, okay, czym cię bardzo pięknie pozamiatał, no to mi pozostaje powycierać. Często gęsto bełkot retpilowy, tak naprawdę jest tylko i wyłącznie pseudopsychologicznym bełkotem niezwiązanym w ogóle z żadną nauką. Właściwie 90% tego jest bardzo ładnym ubranym w kitel psychiatryka bezwartościowym gównem. Często gęsto redpillowi frustraci używają takich słów jak samica bądź osobnik płci żeńskiej. Czy też jakieś pseudonaukowe słowotwórstwa mające na celu po prostu zdystansować się od obiektu, który ich skrzywdził emocjonalnie. Ma to także za zadanie sprawić, że odbiorca zapoznający się z ich bzdurami odbierze je w sposób fałszywy jako wartościowe. I tutaj owszem może się pojawić jakiś tam cytacik z podręcznika psychologii, ale zazwyczaj występuje Rzadko, a jeśli już, to wyrwany z kontekstu. Zresztą, co ja mówię, nic nowego w stosunku do tego, co inni foliarze wyprawiają. Z tej prostej przyczyny, że ludzkie społeczeństwa są znacznie, znacznie bardziej skomplikowane i nie mamy pojedynczej hierarchii. Mamy wiele różnych hierarchii w społeczeństwie, i bycie na szczycie jednej z nich wcale nie znaczy, że świetnie sobie radzisz we wszystkich innych. Racja! Tylko, Szymciu, zapominasz, że mówimy o foliarzach, dla których wszystko jest czarno-białe. Nie wymagaj inteligencji od gości, którzy twierdzą, że pomagasz nosić sąsiadkom zakupy tylko i wyłącznie dlatego, bo chcesz zaliczyć. To znaczy, możesz być na przykład fizycznie dominującym pewnym siebie facetem, szefem swojej paczki znajomych, z którymi co weekend idziecie tam zarywać dziunie z wiejskiej dyskoteki. Ale w poniedziałek wracasz do roboty za dwa koła na rękę i musisz wykonywać polecenia niskiego, łysego typka, który mimo iż jest od ciebie tylko dwa lata starszy, to dzięki swoim kompetencjom jest twoim szefem, zarabia cztery razy więcej, a jego żonę stać na eleganckie ubranie i kosmetyki. To wtedy jesteś samcem alfa czy nie? Łoo, czy to jest wycieczka personalna? Nie wiem, może tylko ja tak to odbieram, ale coś mi mówi, że żona Szymcia kupuje sobie eleganckie ubrania i kosmetyki. Tak czy owak, bardzo pięknie pokazany przykład. Nie mam się do czego doczepić. Oprócz, tak zawsze musiało być, frustracji. Wstrzymaj konie po betonie, Szymciu. To nie jest jakiś straszny temat. Ci goście istnieją i będą istnieć, ponieważ oni uwielbiają słuchać właśnie takich frustratów z YouTubeka, że, że te kobiety to są takie we i w ogóle, a wy jesteście cacy, cacy, siedźcie dalej w piwnicy, pójdźcie raz zrobić, nie wiem, dwa razy podciągnięcia na siłowni i mówcie sobie, że robicie coś, żeby się zmienić. To jest dla nich o wiele lepsze od przyznania sobie racji, że jestcie frajerem, który musi bardzo ciężko popracować, ale nie tylko nad sobą, w sensie na. Nad swoim wyglądem fizycznym, także nad swoimi zdolnościami rozmawiania z ludźmi, i to ludźmi w sensie każdym człowiekiem. Większość z tych gości ma mocne zaburzenia antyspołeczne, które wynikają z tego, iż za dzieciaka nie nauczyli się poprawnych stosunków międzyludzkich, których to znajomość powinni zdobyć między innymi poprzez obserwację rodziny, obserwację klasy, interakcję w życiu społecznym, szkoły, uczelni, pracy, bo po raz kolejny podkreślam, jest tak źle, że nie rozumieją koncepcji bezinteresownej pomocy, ani po prostu bycia miłym i życzliwym. I y, kolejno tutaj ten odcinek przechodzi do omówienia problemów redpila ja nie będę tutaj tego puszczał, ponieważ to jest bardzo długi fragment, ale ogólnie jest tutaj powiedziane, że osoby podążające za Redpillem mogą za bardzo angażować się i pożytkować całą swoją energię w spełnianie tego, co ich zdaniem y, post kobiety postrzegają jako atrakcyjne, co, co ich zdaniem spełnia kobiece wymagania. I w odpowiedzi w komentarzach pod tym filmem wiele osób zarzuciło, że kompletnie tak nie jest, że trzeba nie uzależniać się od kobiet, nie robić tego, co oczekują, spychać je na dalszy plan w swoim życiu, a nie realizować wszystkich ich zachcianek. I owszem, teoretycznie Red Pill to właśnie twierdzi, ale zwróćmy uwagę, że w swoich materiałach, w, w tej manosferze. Pomimo, że tak się twierdzi, to i tak mówi się niemalże wyłącznie o kobietach, tak? Znaczy... Tak, dzięki Szymciu, my boy, to jest następny przykład hipokryzji foliarstwa redpilowego. Całe ich skupienie następuje tylko i wyłącznie na stosunku, wokół którego kręci się cały ich świat, a wyładowanie frustracji następuje właśnie poprzez mizoginię. I tak przy okazji właśnie drodzy samcy alfa goście, którzy tak e, nie potrzebują wielce tych kobiet... Powiedzcie mi, jak to jest, skoro niby tak bardzo ich nie potrzebujecie, niby tak bardzo ignorujecie totalnie wszystko, co z nimi związane, robicie samorozwój? To czemu ten cały samorozwój jest skupiony tylko i wyłącznie właśnie wobec tego, żeby uzyskać ten moment konsumpcji stosunku? Dlaczego jak na przykład wracacie z siłowni, to wszystko co robicie, to nagrywacie materiałów milion o kobietach? Na streamach chwalicie się, że kupiliście sobie suczkę i ją wytresowaliście totalnie? A mało tego, zrobiliście sobie rzeźbę, żeby wszystkie panienki się na was patrzyły. Jak to jest? Dlaczego? I gdzie w tym wszystkim są męskie zainteresowania? interesowania. Blackpill. Czarna pigułka też zadaje sobie pytanie, jak czerwona. Czego pragną kobiety lub co na nie działa? Tylko odrzuca twierdzenia, że musisz umieć podrywać i być pewnym siebie. Twierdzenie czerwonej. Blackpill twierdzi, że to jak człowiek jest odbierany, zdeterminowane jest przez geny, czyli twarz i wzrost. Osoby, które zażywają czarną pigułkę uważają, że ich brak powodzenia romantycznego i seksualnego jest trwały. Niezależnie od jakichkolwiek zmian, jakie mogą próbować wprowadzić w swoim wyglądzie fizycznym, osobowości lub innych cechach. Ogólnie Blackpill jako metaforyczny termin, często używany do opisania... Zestawu wierzeń, często związanych z nihilizmem, fatalizmem i defetyzmem. Czyli, innymi słowy, mamy tutaj gości, którzy po prostu się poddali. Wyszli na miasto w tej koszulce ojca wiosna lato 1992, wypsikali się tym bądem Marsem, czy znaleźli jakiś odświeżacz do kibla o zapachu sosnowym? Nawet zdarzyło im się umyć po raz pierwszy od pięciu lat zęby? No i co? Klapnęli po tyłku bawkę jakiegoś sebiksa na dyskotece, dostali w papę. Najpierw od Laski, potem od Sebixa, i niepocieszeni wrócili do domu. Stwierdzając wszem i wobec oficjalnie, że nic to nie da, ponieważ oni zrobili wczoraj aż 20 pompek, dalej są grubi, dalej są brzydcy, no jak tak można? I co zazwyczaj takim ludziom pozostaje? Uwalnianie swoich frustracji, tylko w tym momencie to już bez jakiejkolwiek trzymanki. Na tym etapie to jest seans nienawiści do całego świata, do kobiet, do. Mitycznych łonych, zazwyczaj choć nie zawsze jest to uzupełnione innymi teoriami spiskowymi dziejów, dlaczego oni są tacy jacy są. Oznacza to, że na scenę wchodzi nasz ulubiony neomarksizm, manifest z Vodafone, szkoła Frankfurterków, wolny rynek w wydaniu paróweczkowym Korwina. Oraz, jako że mówimy o radykałach, to pochwała totalitaryzmów. I taki zestaw, moi drodzy, jest niezwykle niebezpieczną mieszanką. Pierwsze główne twierdzenie: mózg kobiety dokonuje oceny w pierwszych sekundach i na podstawie wyglądu będą racjonalizować inne cechy, nie na odwrót. Charakter nie ma znaczenia, bo kobieta będzie broniła przystojnego mężczyzny nawet wtedy, kiedy będzie ją wykorzystywał, będzie go usprawiedliwiała i będzie starała się mu pomóc. Czyli, uwaga, mamy typowy opis zachowania człowieka chcącego się rozmnażać, przypisany tylko kobiecie. Mhm. Mm a co z tymi gośćmi, którzy wrzucają nie wiadomo jakie donacje laskom? Paradoksalnie oni w co drugim filmiku Blackpilowców i Redpilowców są podnoszeni, właśnie jako przykład ludzi ulegających instynktom. Ale nie, okazuje się, że nie, że cicho sza, w ogóle o nich nie rozmawiamy, bo, bo to jest tylko cecha kobiet. Wyskończeni hipokryci! Drugie twierdzenie Blackpila. Kobiety mają ten sam gust lub wręcz nie mają gustu i każdej kobiecie podobają się te same cechy. Nie mają na to zbytnio wpływu, bo jest to zdeterminowane biologicznie, że pragną zdrowych, przystojnych i wysokich mężczyzn. A ci gorsi mogą liczyć najwyżej na zostanie tak zwanymi beta-bankomatami, żeby pomóc w wychowaniu dziecka tego lepszego genetycznie mężczyzny. Wychodzi na to z zeznań Blackpilowców, że kobieta to jest w ogóle osobny gatunek, który istnieje całkowicie w oderwaniu od rzeczywistości społecznej. Homo sapiens sapiens jest właściwie takim ścisłym monolitem, takim hive-mindem, który wyznaje cały czas te same wartości i który działa właściwie na tych samych mechanizmach. I to po raz kolejny udowadnia, że ci goście mają poważne problemy w zrozumieniu kontaktów międzyludzkich. Nie wspominając już nawet o tym, że gdyby tak było, to każdą kobietę dałoby się dokładnie w ten sam sposób podejść. Każda by nosiła dokładnie to samo, miała te same upodobania, miała te same cechy osobowości i wtedy byle random byłby w stanie, że tak to określę, schakować system. Ale teraz w ogóle powiedzmy sobie, dlaczego następuje takie odczłowieczenie kobiet? Dlatego, ponieważ taka mizoginia jest im potrzebna. Tak samo jak Kuc wmawia sobie, że lewicowcy to nie są ludzie. Po to, żeby siedzieć w swoim okopie, i nie daj Boże jeszcze nie zmienić zdania. Występuje tutaj taka autoterapia karmienia siebie samego nienawiścią, która potem niczym jakaś karykaturalna wersja komunii jest podawana swoim własnym widzom. Bo na ogół to nie jest tak, że ci Blackpilowcy po prostu na co dzień nienawidzą kobiet i sobie żyją u siebie w domu, tylko tworzą zazwyczaj społeczności, tworzą kanały na YouTubie, gdzie razem z innymi przegrywami wielce plują na kobiety i właśnie tak niejako podają tę nienawiść. Bo o wiele łatwiej jest tak pieprznąć tym wszystkim, siedzieć sobie przed komputerem, napisać parę nienawistnych komentarzy, niż faktycznie coś zrobić i zmienić swoje życie. Ja wiem, że to, do, do tego jest teraz dorobiona ideologia, że tak naprawdę ci faceci są tylko wykorzystywani przez te kobiety, a one i tak puszczają się na lewo i prawo z tymi godnymi. Ale zdajecie sobie sprawę, że to jest odwrotność, że nie, nie odwrotność, tylko podobne właśnie podejście, co u radykalnych feministek, które patologiczne zachowania u mężczyzn rzutują na wszystkich mężczyzn. Że każdy mężczyzna jest potencjalnym gwałcicielem. I to jest bardzo, bardzo podobne zachowanie, które zdaje się, że środowisko redpilowe u feministek bardzo mocno krytykuje. Tak, tylko tutaj występuje coś, co się nazywa mentalnością plemienną. Zauważ Szymciu, że kobieta jest odczłowieczona całkowicie. Wobec tego nawet jest pozbawiona zwyczajnej moralności. Ale zauważam, że proponowane przez nich rozwiązania opierają się na potwornych generalizacjach i służą niekoniecznie pozytywnym celom. To znaczy. Takie twierdzenie, że wiecie, jeśli będziesz realizował, re, realizował wizerunek tego samca alfa, rozumianego tak jak tutaj, to przyciągniesz uwagę kobiet. Ale jakich kobiet? Wszystkich? No chyba, chyba niekoniecznie wszystkich. I może warto zadać sobie pytanie, czy powinieneś być zainteresowany uwagą kobiet, dla których najważniejsze jest właśnie to. Szymciu, ale właśnie dowcip na tym polega, iż oni myślą, że rzeczywiście, wszystkich. A żaden i tak tego nie spróbuje, ponieważ nie wyjdzie z piwnicy. A jak wyjdzie z piwnicy i będzie próbował coś tam odwalać Alvaro w koszuli ojca, no to dostanie po papie. I wtedy co? I wtedy czerwień zamienia się w czerń, tak jak jego oko podbite, bo próbował złapać za to za co nie powinien, to już koniec magicznych przygód w krainie Red i Black Pilowców. Podsumowując, niniejszym pragnę pochwalić Szymonka, ponieważ wreszcie ma zdrowe, normalne podejście do foliarstwa i nazywa foliarstwo głupotą. Co do samego tematu brudnych, śmierdzących, oderwanych od rzeczywistości i społeczeństwa mentalnych dzieciuchów, które są oburzone, że kobiety się na nich nie rzucają z miejsca za samoistnienie na szyję to myślę, że dość się wypowiedziałem i należy wprost nazwać takiej indywidua patologią. Ci ludzie potrzebują natychmiastowej pomocy psychologa bądź psychiatry i nie jest to w żadnym wypadku wyolbrzymienie. Swoją postawą przede wszystkim szkodzą sobie, ale także i innym w swoim otoczeniu, ponieważ są toksycznymi osobami. Osobami, które poprzez swoje kiszenie się w nienawiści razem zbiorowe mogą doprowadzić do tragedii, gdyż w końcu jeden osoba nie wytrzyma i doprowadzi do rękoczynów. Na całe szczęście, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, my nie mamy takiej możliwości, aby dzieciak bardzo szybko, łatwo i prosto zdobył broń, ale, jak wszyscy wiemy, są inne sposoby na wyrządzenie komuś bardzo przykrej krzywdy. I myślę, że w takim przypadku człowiek, który i tak będzie uważał, że jego życie już zostało dawno zmarnowane, będzie w stanie położyć je na szali, aby zrobić coś strasznego. Dlatego, według mojej opinii, ta grupa jest Przede wszystkim grupą najbardziej godną pożałowania, najsmutniejszą, najbardziej pozbawioną sensu, ale także najbardziej niebezpieczną ze wszystkich grup, jeśli chodzi o foliarstwo. I dlatego uważam, iż cały czas powinna być punktowana oraz spychana na margines. Przede wszystkim pragnę wam podziękować za oglądanie i zaprosić jak najbardziej do komentarzy, ponieważ one są wasze. Bardzo jestem ciekaw waszych opinii na ten temat, na temat tego co mówi Szymonek, nie wiem, ale się dowiem, oraz jakie jest wasze stanowisko do tych wszystkich ludzi. Na sam koniec pragnę nadmienić, że jeśli byście chcieli dołączyć do grona wspaniałych patronów, no to jak zwykle link jest w opisie. A jeśli byście chcieli coś napisać do mnie, zwyczajnie, personalnie. Albo, nie wiem, podesłać jakiś nowy temat no to także mail znajdziecie w opisie. Tymczasem pragnę podziękować moim wspaniałym patronom: Przemkowi, Anonimowej, Gustawowi, Cezaremu, Marcinowi, Bartoszowi, Adamowi, Pedralczekowi, Hubertowi, Szabrownemu, Kucykowi, Obłudnikowi Obłudnickiemu, Marcinowi oraz Mariuszowi. A wreszcie zaprosić Was do wszystkich innych moich materiałów, ponieważ uważam, że są równie ciekawe i równie warte obejrzenia. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie i się żegnam. Pa Pa!